Pomogę pani. Co to? Niezły szkic. Fajny facet. Jest pani artystką. Tak pan myśli? Zastanówmy się. Może ja wezmę to, a pani resztę. Nie, ja to wezmę. Albo nie. Ja wezmę sztalugi, a pani torebkę. Proszę podtrzymać. Ja poniosę. Telefon do pana. Żona w szpitalu, ale wyjdzie z tego. Samolot do Londynu wystartuje z dwugodzinnym opóźnieniem. Co mam robić przez dwie godziny? Ja wracam do Baryty, zamów lot czarterowy. To nie takie proste, jak ci się zdaje. O co chodzi? O to, że i tak nie mógłbyś odlecieć. Dlaczego? Po co ktoś miałby zabijać młodą dziewczynę? Skąd mam wiedzieć? Niech policja to wyjaśni, nie moja sprawa. Chyba jednak twoja. Może ta kulka była dla ciebie. Tony Curtis i Roger Moore w filmie Partnerzy. Złoty Napoleon. W pozostałych rolach. Scenariusz. Reżyseria. Chodziło mi tylko o krótki wypoczynek. Ktoś chciał, żebyś odpoczywał wiecznie. Kto? Ktoś. Ale kto?
Jakiś oburzony ojciec, rozczarowane panienki, konsul generalny, Bóg wie kto jeszcze. Dobrze, że ścinali arystokratów. Kilku ocalało. Nie mają prawa mnie zatrzymywać. Nie zatrzymują cię, proszą tylko, żebyś nie opuszczał kraju. Więc mam prawo wyjechać, kiedy mi się spodoba. W zasadzie tak. Ale osobiście im obiecałem, że tego nie zrobisz. Co? Dopóki nie zakończą śledztwa. To najwyżej pół roku. Bardzo śmieszne. Staram się akurat. A co z innymi pasażerami? Czemu policja ich nie zatrzymała? Stali daleko od ciebie i dziewczyny. Skąd pewność, że to ja byłem celem? A kto? Młoda, ładna studentka? Może miała zazdrosnego kochanka? Z lunetą i płetwami? Brett ma rację. Wszystko było zaplanowane. Ktoś czyhał właśnie na mnie? Nie wiem. Działacie tu dość aktywnie. Czyja to zasługa, panie sędzio? Znalazłem coś ciekawego. Przetłumaczę ci. Nie wyklucza się, że pocisk, który zranił pannę Devine, był przeznaczony dla playboya z Ameryki, Danny'ego Wilda, którego widzimy na zdjęciu. Michelle Devine to ładna dziewczyna, a ty masz smutną minę. Piszą, gdzie ona jest? Wystarczy powiedzieć ładna, a on szykuje się do akcji. Pytam, czy piszą. L'Hôpital de Madeleine. Szpital, ty arystokrata. Tak ci się śpieszy? Policja przesłuchała mnie, a ja przesłucham dziewczynę. Dzień dobry. Siostro, wszędzie pani szukam. Pardon. Lekarz panią wzywać. Pacjent z sąsiedniej sali prosić o basen. Myślałem, że nie wyjdzie. Jak się pani czuje? Dobrze. Przyniosłem kwiaty. Dziękuję. Czytałam o panu. Jak ramię? Boli. Miała pani szczęście. Mogło być o wiele gorzej. Danny Wild. Trudno uwierzyć. W co? Czytałam o pańskich wyczynach. Czy to prawda? Nie było ich wiele. Ktoś chciał pana zabić. Wszystkim się tak wydaje. A jak pan uważa? Uważam, że mnie. Albo panią. Mnie? Pan żartuje. Jestem nikim. Kto chciałby mnie zabić? Musimy go gdzieś wysłać dla jego własnego domu. Mój wuj Charles prowadzi klub safari w Tanzanii. Urocze miejsce. Wierzysz, że celowali w niego? Inni pasażerowie byli 5 metrów dalej. Danny był jedynym celem. Wykluczasz dziewczynę? Pan nie? Panna Devine, mieszkająca u swego wuja, znanego jubilera z Monte Carlo, okrzyknięta najbardziej utalentowaną studentką sztuk pięknych, nagle postanowiła wyjechać do Londynu. Cóż w tym dziwnego? Postanowiła nagle. Dlaczego nagle? Czemu nie? Ludzie podejmują nagłe decyzje, na przykład Daniel. Daniel nie handluje złotem. Myśli pan, że jest zamieszana w nielegalny handel złotem? Nie mam dowodów, ale wiem, że jej wuj, Maurice Devine, specjalizuje się w orderach, medalach i złotych monetach. Kilka lat temu był wplątany w pewną aferę. Podaj mi tamto pudło. Zdradzi mi pan szczegóły? Sprzedał złotą monetę z wizerunkiem Napoleona. To była imitacja. Akta tych, których ominęła kara? Tak. Podczas procesu Devine zeznał... Chwileczkę. Tak. Zeznał, że nie miał pewności, czy moneta jest autentyczna i wycenił ją według wartości rynkowej złota.
To nie jest przestępstwo. Nie. A nielegalna sprzedaż złota jest. Nie w formie monet. Fałszywych czy prawdziwych? W tym problem. Co jest w aktach o dziewczynie? O dziewczynie nie mam nic. O czym tu opowiadać? Robię szkice, lepię figurki z gliny, graweruję. Próbuję wszystkiego po trochu. Prowadzę bardzo nieciekawe życie. Zawsze myślałem, że artyści mają życie pełne wrażeń. Oglądają tyle pięknych rzeczy, a poza tym pani ma talent. Żartuje pan? Nie, to był świetny portret. Jaki portret? Szkic, który widziałem na lotnisku. Dziękuję. Porozmawiajmy o panu, to ciekawszy temat. Piszą o panu prawdę? Prasie nie wolno wierzyć. Co to za facet? Który? Ten z pani szkicownika, ten z kozią bródką. Widziałeś złotego Napoleona? Nie. Cieszę się, że mam okazję. Piękny, prawda? Imitacja. Naprawdę? Bez wartości dla kolekcjonera. Wart tyle, ile waży złoto. Setki takich monet pojawiają się w Paryżu, Rzymie, Genewie, Bejrucie. Sposób na rozprowadzenie kradzionego złota. Właśnie. Devin nie był zamieszany w kradzież, ale mogli go wykorzystać jako kanał przerzutowy do interesów, dla których nie wahaliby się zabić. Warto się tym zająć. Kluczem do sprawy może być pan Devin. Wuju, dopiero co się dowiedziałem. Czy to coś poważnego? Nie, już dobrze. To pan Wilde, mój wuj, pan Devin. Bardzo mi miło. Dotrzymałem towarzystwa pańskiej siostrzenicy. Dlaczego uciekłaś? Ufałam ci. Wierzyłam. Byłaś w odlewni? Oczywiście. Gdybyś zapytała, wyjaśniłbym ci. Co byś wyjaśnił? Że matryce monet nie były przeznaczone na repliki z brązu? Spójrz na moje ręce. Nie mogę pracować jak dawniej. Musiałem wejść w ten interes. Masz sklep? Sklep już nie należy do mnie. Straciłem go. Dlaczego? Co się stało? Nie miałem wyboru. Sklep przejęła mafia. Mafia? W co ty się wplątałeś? Nie mogę ci powiedzieć. Nie pytaj o nic więcej, jeśli nie chcesz, żebym spędził resztę życia w więzieniu. Okłamałeś mnie. Mówiłeś, że zrozumiałeś swój poprzedni błąd. Ale tobie tylko jedno w głowie. Złoto. Bijecie monety ze złota, nie z brązu. Nie zaprzeczaj, widziałem. A ktoś widział ciebie. Nie rozumiesz? Widzieli, jak uciekałaś z odlewni, jak kupowałaś bilet. Przestraszyli się. Myśleli, że ich wydasz. Chcieli cię powstrzymać. A więc to o mnie chodziło. Strzelali do mnie. Chcieli ją zabić. Moją siostrzenicę. To straszne. Nie wiedziałem. Będą ukarani. Jeśli coś jej się stanie, doskonale cię rozumiem. Ja też jestem oburzony. Myśleliście, że coś powie? Ale co? Wie tylko o mnie, o tobie nie ma pojęcia. I niech tak zostanie. Przyrzekasz, że ona nie zrobi żadnego głupstwa? Tak, świetnie. Jeśli ty dotrzymasz słowa, to ja również. Niech dziewczyna się nie wychyla. Wracaj do sklepu. Wszystko będzie dobrze. Tatusiu, spójrz. Papa, look at me. Chcieliście zabić dziewczynę?
Co z was za durny? Ktoś musiał działać. Więc zadziałałeś. Dziewczyną zainteresowała się policja i prasa. Już nie. Dzięki temu człowiekowi przetwarzamy mnóstwo złota. Ostrzegam cię, jeśli przez ciebie nasze plany wezmą w łeb, to twoja rodzina zapali ci gromnicę. Skoczyłam! Brawo! Wysoko skoczyłeś? Bardzo wysoko. Skoczę jeszcze raz. Spójrz. Patrzę. Policja przypuszcza, że celem był ktoś inny. Jakiś Danny Wilde. Ja też czytam gazety. Nie mogą przypuszczać. Muszą być pewni. Dostarczyć im dalszych dowodów? Co mam robić? Ty wiesz najlepiej. Co mnie obchodzi ta dziewczyna? Nie jestem Sherlockiem Holmesem, jestem Danny Wilde. Chcę lecieć do Londynu, więc po lunchu, który mi zafundujesz, wyfru na stąd najwyżej wynajmę samolot. Skończyłeś? Tak. Sędzia uważa, że kula mogła być przeznaczona dla dziewczyny. Nie obchodzi mnie, dla kogo była ta kula. Co za wrażliwość. Nie interesuje mnie koncepcja sędziego. Czego się napijesz? Lemoniady. Co ta dziewczyna z tobą zrobiła? Nic nie zrobiła. Nie byłeś w jej typie? Skąd w tobie tyle złośliwości? To dziedziczne. Jeśli ona mieszka z wujem, a on jest zamieszany w aferę z Napoleonem, to może pracuje dla osobników, którzy lubią strzelać na lotnisku. Tym gorzej dla nich. Na zdrowie, jeśli można tak powiedzieć o lemoniadzie. Spróbuj, czy nie jest zatruta. Czyhają na dziewczynę? Spodoba ci się w Tanzanii. I to nie luksus, ale mój wuj Chesterfield chętnie cię ugości. Może nawet pomoże ci schwytać jakąś dziką bestię. Próbowali mnie rozjechać, nie daruję im. Nigdzie nie jadę. Każ mnie deportować. Za pół godziny masz samolot. Szczęśliwej podróży. Może zdążysz coś zjeść? Ustalę właściciela tego auta. Nic prostszego, raptem 2000 samochodów. Ma wgnieciony zderzak. Zostaje 1000 aut. Tanzania czeka. Przestań, nigdzie nie jadę. Odnajdę ten wóz. Zdecyduj się. Najpierw koniecznie chcesz wyjechać, a po chwili szukasz samochodu. Oni tylko czekają, żeby złapać cię w pułapkę. Co się tak o mnie martwisz? Może wolę cię żywego niż umarłego. Zdecyduj się. Na lotnisku mówisz, że strzelali do mnie. W restauracji, że do dziewczyny. Teraz znów zmieniasz zdanie. Chodzi o was oboje. Jak to? Przecież nie znałem tej dziewczyny. Nie rozumiem, o czym ty mówisz. Brytyjczycy i Amerykanie, dwa narody, które dzieli wspólny język. Właśnie. Wyświadcz mi jedną przysługę. Nie wyświadczaj mi więcej przysług. A kto zapłaci za lunch? Ja nie jadłem, ty jadłeś. Ale ty zamówiłeś. Lepiej rzućmy monetę. Orzeł, ty płacisz. Czekaj. To ten facet. Napoleon. Jego portret był w szkicowniku Michelle. Miała szkic, to był jego portret. To bardzo interesujące. Zdolna artystka szkicuje monety dla wuja, to wszystko. Dzięki tym szkicom robią odlew, a potem stalowe matryce do seryjnej produkcji monet. Sam to wymyśliłeś? Nic nie rozumiesz. Mogę? Oczywiście, powodzenia. Żegnaj. Dokąd idziesz? Ubić interes. Thank you.
Interesują mnie monety. Jakie monety ma pan na myśli? Najlepsze. Tylko takie mam na myśli. Mój ojciec, generał von Grauman, zawsze mówił: jeśli coś nie jest najlepsze, to nie warto o tym mówić. Święte słowa. Proszę o monety. Mamy duży wybór. Wspaniałe złote monety. Niektóre prosto z mennicy i rzadko spotykane srebrne egzemplarze. Bijemy też brązowe reprodukcje złotej stufrankowej monety z wizerunkiem Napoleona III. Takie jak ta. Tak. Doskonały egzemplarz. Pytanie tylko, czy to oryginał, czy imitacja. Słucham? Na pewno istnieje wiele doskonałych kopii. Ma pan rację. My, von Graumanowie, nie lubimy się mylić. Mój ojciec zawsze mawiał: każdy głupiec może się mylić. Rzecz w tym, żeby nie wyjść na głupca. Dobre, co? To lepiej brzmi po niemiecku. I co pan powie o tej monecie? To tylko moja osobista opinia. Właśnie na niej mi zależy. Bardzo dobra robota, ale to imitacja. Rozumiem. A wartość? To tylko imitacja. Ale metal nie jest imitacją, jest prawdziwy. W takim razie waży uncję. Samo złoto jest warte około $55. A w niemieckich markach? Zaraz sprawdzę w tabeli kursów walut. Albo lepiej w Reichsmarkach. Słucham? Ściślej mówiąc, w złocie III Rzeszy. Nie rozumiem. Panie D., pracujemy w tej samej branży. Chcę panu zaproponować interes. Chodźmy do pańskiego gabinetu. Będziemy mogli swobodnie porozmawiać. Bardzo proszę. Mamy bardzo wiele pięknych monet. Ja też mam coś ciekawego. Stalową skrzynię, którą mój ojciec wydobył z głębin pewnego jeziora w Bawarii. Zawierała złoto, które Hitler chciał przerzucić do Szwajcarii. Z pewnością ma ono osobliwą wartość. Jaką wartość może mieć złoto, które nadal jest w skrzyni? 22 sztaby. Przepraszam. Biorąc pod uwagę cenę złota i 10% zniżki, przykro mi, nie będę mógł panu pomóc. Polecono mi pana. Kto panu polecił? W naszym fachu nie ujawnia się nazwisk. Oczywiście. Rzecz w tym, że my nie skupujemy złota hurtowo z żadnego źródła, panie Grauman. Von Grauman. Skontaktuję się z panem jutro. To będzie strata czasu. Mój ojciec zawsze mawiał: czas nie jest stracony, jeśli zyskało się chociaż chwilę. Miał rację, prawda? Do widzenia. Może Michelle usłyszała coś, czego nie powinna była usłyszeć. Wielki magazyn albo fabryka, która do niedawna była nieczynna. Tak, dobrze, zaczekam. Chciała wyjechać, ale ktoś próbował ją zatrzymać. Prawie mu się udało.
Tak? Doskonale. Kto jest właścicielem? A teraz leży wystraszona w szpitalu i nie chce nic powiedzieć. Dlaczego? A tak. A gdzie to jest? Może mi pani podać adres? Dlaczego po prostu nie pójdzie na policję? Nie wiem. A ja wiem. Bardzo kocha wuja, który jest zamieszany w tę napoleońską aferę. Tak, już notuję. W tym rzecz. Bandyci chcieli odwrócić od niej uwagę policji. Bardzo dziękuję. Więc skierowali tę uwagę na mnie, a sami ukryli się w bezpiecznym miejscu i spokojnie biją monety. W kamieniołomie albo w jakimś magazynie. A co powiesz na starą odlewnię, która nagle zaczęła działać? Niezły pomysł. To niedaleko. Thank you.
Dobra, chłopcy, na dzisiaj koniec. Dzwonili z głównej bramy. Przyjechał De Vigne. Co ty tutaj robisz? Mam ważną sprawę. To może być wielki interes. Do sklepu przyszedł pewien Niemiec. Mówi, że posiada złoto hitlerowców wydobyte z jeziora w Bawarii. To majątek. Ten człowiek złożył mi propozycję. Jeśli to prawda... Co mu powiedziałeś? Komu? Sinclairowi. Nie znam Sinclair. Nie kłam. Był w sklepie. Był u mnie tylko von Graumann z propozycją. Wyobrażam sobie tę propozycję. To przyjaciel Weyla. Śledziłem go. Puść go. Co ty knujesz, staruszku? Nic, już mówiłem. Ten człowiek zaproponował interes. Zdradziłeś nas. Nie. Nie żyje. Została dziewczyna. Jedziemy do szpitala. Trzeba ją uciszyć. Rozjedź go. Nie ma czasu. Jedź do szpitala. Zaczekajcie tu. Odwiedziny skończone. To pilna sprawa. Nie mogę pana wpuścić. Mam ważną sprawę do Michelle. Proszę bardzo. Tylko na chwilę. Co ty tu robisz? No, tell me.
Później się wyjaśnię. Wernier, schody pożarowe. Podnieś ręce. Jest pan pewien, inspektorze? Rozumiem. Tak, powiem mu. Bardzo przepraszam za kłopot. Można wiedzieć, za co pan tak przepraszał? Gdzie Michel? Zaraz zejdzie. No i jak? Fatalnie. Przepraszam, że pytałem. Policja była w odlewni, ale ptaszki wyfrunęły. Nie ma ciała, żadnych ciężarówek ani skrzyń z monetami. Inspektor wysłał żandarmów, żeby odwieźli Daniego na lotnisko. Ja to widziałem. Wierzę ci. Znałem tego Policino, ma na sumieniu największe kradzież w Europie. Chciałbym go widzieć za kratkami, ale nie można go oskarżyć bez dowodów. A co jest w wykazie, który znalazłeś w odlewni? 6 skrzyń monet z brązu. Miejsce przeznaczenia Genua. Wszystko w porządku. Chodź, moja droga. Siadaj, napij się kawy. Nie było tam nic innego? Żadnego istotnego dowodu? Zaraz. A ta moneta, którą ukradłem ze skrzyni? Zgodnie z wykazem, replika Napoleona. Z brązu. Są też inne, złote. Widziałam, jak bili złote monety. Z tych matryc, które zrobiłaś dla wuja? Nic nie wiedziałam. Nie znałam Policina, a później chciałam uciec. Więc to do ciebie strzelali. Tak. A teraz zabili wuja. Gdyby on... Na razie nie mamy dowodów, że prowadzą nielegalną działalność. Czy wszystkie skrzynie były już wypełnione? Prawie wszystkie. Może utknęli złote monety pośród brązowych. Może, to nie jest termin prawniczy. Brak dowodów oznacza kłopoty. My zawsze mamy kłopoty. Zaryzykujmy. Chwileczkę. Rzuć okiem na monetę. Mogli wybrać dwie trasy wzdłuż wybrzeża albo nową autostradę. Dobra, ty jedziesz wybrzeżem, a ja autostradę. Jadę z wami. Nie. To po Daniela. Uciekajcie. Nie zabiorę rannej dziewczyny na akcję. Zacznę krzyczeć. Weź ją, w razie czego potwierdzi swoją wersję wydarzeń. Już otwieram. Mayfair, zgłoś się. Słucham cię, Bronx. Tu Michel. Widziałeś jakieś ciężarówki? Jeszcze nie. Gdzie jesteście? Minęliśmy Ez. Jesteście 3 mile za mną. Pamiętasz ten wóz, który rozlał ci lemoniadę? Jasne. Czemu pyta? Czemu pytasz? Jedzie za mną od dłuższego czasu. To wóz Sinclaira. Wild na pewno patroluje drugą trasę. Nie zgub go.
Bronx, słyszysz mnie? Słyszymy. Utkwiłem między przejściem granicznym a tymi od Lemoniady. A co z wami? Jesteśmy we Włoszech. Ciężarówka przeszła kontrolę celną. Miejcie oczy otwarte. Wsiądź do jego wozu. Niech trzyma język za zębami. Przykro mi, ale musi pan stanąć w tamtej kolejce. Pewnie pan nie uwierzy, ale tamta ciężarówka przemyca złoto. Proszę stanąć w innej kolejce. Dobra, powiem prawdę. Moja babcia kończy dziś 100 lat. Przylatuje do Rzymu na małą uroczystość. Muszę zdążyć na lotnisko i pomóc jej wysiąść z samolotu. Rozumiem. 100 lat, co za wiek. To wspaniałe. Tu jest skrót. Mam do was ważną sprawę. Coś ci powiem. Postaw mnie! Puść mojego przyjaciela. Tak lepiej. Ja się tym zajmę, Danielu. Trzeba było zapytać. Chodź tu, grubasku, pogadamy. Widzisz, mój cios zrobił swoje. Niedzielny kierowca. Przyszła mi do głowy straszna myśl. Jeśli się mylimy, to mogą nas aresztować. Mówię ci, tam muszą być złote monety. Co wiesz o włoskich więzieniach? Nic. Wolę francuską kuchnię. Za nimi. To oni? Tak. Brett będzie zachwycony.
Trzymaj się! Gdzie kierowca? Danielu, posłuchaj. Aresztować go. Strzelali do mnie, później chcieli mnie rozjechać, a teraz ścigali ciężarówkę. Aresztujcie ich. Ukradli moją furgonetkę. Czyj to wóz? Kim pan jest? Szefem policji. To jego wóz. Strzelali do nas na autostradzie. Musieliśmy, to złodzieje. Chcę odzyskać swój towar. To przemytnik złota. Podejdź tu na chwilę. Jak śmiesz oskarżać o oszczerstwo? Co to za afera z tym przemytem? To brązowe imitacje monet z Napoleonu. Złote. Brązowe. Mówię, że złote. Brązowe. To złodzieje. Niech pan ich aresztuje. Proszę mnie nie pouczać. Wyczuj różnicę. To złoto, a to brąz. Powleczone brązem, mówiłem. Zwracam ci monet. Rzadko używam monet. Robią się od nich dziury w kieszeni. To monety z brązu. Powiedzcie mu. Ze złota. Proszę, niech pan się przyjrzy. Aresztować ich. Znasz mojego przyjaciela? To Policino. Przepraszam, że nie podam ci ręki. Masz coraz lepszy czas. Wart 10 Napoleonów. Który z panów to Sinclair? Ja. Niech pan mu nie wierzy. To od sędziego Foltona. Nie potrzebujemy pomocy, ale on potrzebuje. Sędzia został aresztowany. Za co? Za utrudnianie śledztwa. Biedny sędzia. I co zrobimy? Chyba spłacimy kaucję. W porządku, zajmij się tym. Ja jadę z Michelle na kolację. Ja mam pieniądze. Stawiam kolację. Podrzucisz nas, przyjacielu? Wersja polska IPI Film Studio. Tekst Iwona Kliber. Czytał Tomasz Knaki.